Z tego co obserwuję, od jakiegoś już czasu Vitrox wciąż podnosi innym producentom trzecim optyki dla systemu Fujifilm poprzeczkę. Po udanym debiucie dobrych szkieł ogniskowych 23, 33, 56 i 85 mm otrzymaliśmy według mnie prześwietną stałkę o ogniskowej 13 mm i świetle 1.4, która wciąż jest moim ulubionym szkłem niepochodzącym od Fuji. A teraz właśnie przyszła pora na kolejną premierę Vitroxa. Ultrajasny obiektyw o ogniskowej 75 mm to szkło, o którym dzisiaj postaram się co nieco powiedzieć, ale najpierw zajrzyjmy do pudełka. Obiektyw przychodzi do nas w opakowaniu, które odznacza się nowym wzornictwem względem poprzednich i powstało najpewniej z powodu trzech literek, które pojawiły się w nazwie tego szkła, czyli Pro. Nigdy nie wiem tylko, czy Pro oznacza szkło profesjonalne, czy przeznaczenie dla profesjonalnych fotografów, czy może obie te rzeczy, no nie wiem. A jak myślicie? W opakowaniu oczywiście papiery oraz kolejna nowość, czyli skarpeta na obiektyw, fajnie wykonana ze wzmocnionym spodem. Ja osobiście nigdy nie używam, ale zawsze to miły dodatek. Oprócz tego, jak wiadomo, dekle i osłona przeciwsłoneczna. A co można powiedzieć o samym szkle? Przedstawię Wam moją subiektywną opinię na jego temat, ale najpierw przyjrzyjmy się mu z bliska. Wykonany jest w całości z metalu, poza dołączoną plastikową osłoną przeciwsłoneczną. Jest to szkło dość sporej wagi, bo waży aż 670 gramów, ale jak przyjrzymy się z bliska, to taka ilość szkła musi jednak coś ważyć. Obiektyw składa się z 16 elementów w 11 grupach, posiada bardzo szeroki pierścień ostrości oraz pierścień przysłony wyposażony w przyjemny klik. Z boku tubusu, poza wspomnianym już emblematem Pro, znajdziemy przełącznik autofokusa. Osłona przeciwsłoneczna jest plastikowa, zapewne dlatego, żeby nie dokładać mu więcej masy. Od strony bagnetu, poza stykami, znajdziemy złącze USB-C do aktualizacji firmware oraz gumowy kołnierzyk uszczelnienia przed kurzem i wilgocią. Rozmiar gwintu filtra dla tego obiektywu wynosi 77 mm. Obiektyw był ze mną kilka dni i przez ten czas miałem okazję sprawdzić go na spacerze i w teatrze i w tym momencie muszę przyznać, że bardzo mnie zaskoczył. Autofokus może nie jest demonem prędkości i jeżeli miałbym fotografować sport, to raczej trochę bym uważał, ale na moje potrzeby autofokus jest wystarczający. Fajnie, gdyby obiektyw miał silniki liniowe, ale w tej cenie i tak jest bardzo dobrze. W teatrze na ustawieniach śledzącego autofokusa przy małej ilości światła nie sprawiał mi problemów, a śledzenie było wystarczająco szybkie, a przede wszystkim, co warto podkreślić, celne. Na spacerach fotografuje się nim bardzo przyjemnie, mimo że wolę szersze szkła, to 75 mm dawał sporo frajdy, a generowany obraz jest prześwietny i absolutnie ostry już od 1.2, delikatnie zmiękczając się przy krawędziach. Chyba wszystkie fotografie, które możecie zobaczyć w tym materiale, powstały na przysłonie 1.2, bo przecież chyba po to się kupuje tak jasne szkiełka. Nie zauważyłem aberracji chromatycznych, nie ma widocznej dystorsji i Vitrox wydaje się być świetnie przygotowany na swoją premierę. Słabszym punktem może być minimalna odległość ostrzenia dla tego obiektywu, która wynosi 88 cm. Bardzo podoba mi się to, że dzięki zastosowaniu ogniskowej 75 mm w połączeniu z jasnością jesteśmy w stanie odseparować fotografowany obiekt od tła, nawet na dość sporych dystansach, co dodaje naszym fotografiom bardzo przyjemnej głębi. Bokeh nie jest dla mnie jakoś super istotny, a jego jakość to zawsze bardzo subiektywna opinia. Dla mnie jest super. Okrąglutki w dużej porcji centrum, a na krawędziach przymyka się delikatnie do kształtu takich kocich oczek. Bardzo chciałbym sprawdzić ten obiektyw na gęściej pokrytych pikselami matrycach, ale obrazek z mojego XE4 jest dla mnie więcej niż zadowalający. Podsumowując, wydaje mi się, że w tym momencie nie ma dla niego alternatywy w podobnym budżecie i choćby dlatego warto go spróbować. Jakość wykonania jest tip-top, obraz soczysty i ostry, niemal pozbawionych widocznych wad optycznych, spory i nie najszybszy, ale oferujący często pożądaną jasność i piękną separację, bez widocznych skoków w płaszczyznach ostrości. Zdecydowanie warto według mnie dać mu szansę, a po innych filmach czy próbkach dostępnych w sieci można mieć już pełen ogląd na to, co to szkło potrafi portretowo. Ja nie jestem portrecistą, ale może bym spróbował podszkolić się w tym fachu? Jeśli tak, to z tym szkłem koniecznie.
Bardzo dziękuję Fototechnice i Wiltrox Polska za wypożyczenie mi tego obiektywu, abym mógł go sprawdzić w swoim środowisku naturalnym. Dzięki bardzo za oglądanie i trzymajcie się ciepło. Cześć.